Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będziemy patrzeć kolejny, testować kolejny samochód z nowego pakietu Hot Wheels. No muszę wam przyznać, że Ferrari i zima to nie jest, kurczę, najlepsza kombinacja. Chociaż pobawić się można. A ja już jadę do chatki, żeby ogarnąć i sprawdzić nowy samochód. Nie wiem, jaki dzisiaj sobie przetestujemy. Ostatnio zrobiliśmy furę pod Willy, po to, żeby stawać na tylnych kołach i wyszło to fenomenalnie. Strasznie jestem zadowolony z tego auta i was zachęcam także do klikania przycisku subskrybuj oraz łapki w górę. Nie zapominajcie o tym. Dobra, a my teraz zobaczmy, jakie teraz auto sobie sprawdzimy, bo sam nie wiem, nie patrzyłem jeszcze tych wszystkich samochodów, patrzyłem tylko te, które sobie testowaliśmy na odcinku, bo no chcę razem z wami przeżyć te emocje, pakiety samochodów nie pojawiają się często. Dobra, co my tu mamy? Nasz, dobrze czytam, nasz Metropolitan Custom. Ciekawe. Widzicie to? Czekajcie. Ty, fajne malowanie taksówki. Podoba mi się. Bierzemy to. Bierzemy. Malowanie taksówki. Bardzo ładne. I proszę bardzo, jest przeogromne dystanse, albo po prostu takie zawieszenie ma ten samochód. Myślałem, że on będzie miał jakieś szerokie te koła, ale ma wąskie. No nie? I zobaczcie, ja pierniczę. Tutaj te koła wystają z karoserii. W dodatku mamy z tyłu jakiś spadochron. Znaczy w sumie hamulec aerodynamiczny bardziej, nie? No bo ten samochód przecież nie spada. Chociaż, nie wiem, może jak się rozpędzimy, będziemy w takiej prędkości, że będziemy spadać. Tutaj mamy kostki do gry, zobaczcie. Ale silnik wygląda na mały. Nie? To chyba nie jest... Co to jest? Dziwne. Fałszustka, ale pod takim dziwnym kątem są te tłoki. To chyba, to na pewno nie jest 90 stopni, to jest jakieś 60 stopni chyba, nie? No, coś takiego. Fałszustka. Z tyłu chyba nie można nic otworzyć, nie mamy takiej możliwości. Te koła wyglądają przekomicznie. Mamy tutaj taki klimat kostek do gry. Widzimy, że mamy tutaj też takie wycieraczki w kostkę. Bardzo fajna kierownica. Radia tutaj niestety nie mamy, więc chyba muzyki nie posłuchamy. Fajnie to wygląda, bardzo surowo. Wszystkie te samochody z Hot Wheels są takie surowe, nie? W ogóle samochody Hot Wheels możecie sobie zdobyć w Forzie Horizon 4 i to nie tylko te tutaj z pakietu, ale także inne Hot Wheelsowe już od samego początku gry są tutaj. One są z... O, na przykład ja mam chyba tego. Ja mam chyba jednego Hot Wheelsa. Te samochody, te stare Hot Wheelsy są z pakietu z Forzy Horizon 3, słuchajcie, naprawdę. W Forzie Horizon 3 trzeba było kupić ten pakiet, w czwórce macie te Hot Wheelsy za darmo od początku gry, chociaż zdobyć jest je trudno, ja nawet nie mam wszystkich. W Forzie Horizon 3 można było sobie taką jeszcze specjalną mapkę dokupić do takich Hot Wheelsów, naprawdę mega, mega się po niej jeździło. Tutaj mamy sobie taki Hot Wheelsowy samochodzik również, mega, mega hardkorowy, nie? Tutaj jakieś w ogóle... No przesadzone są te furki Hot Wheelsowe. I proszę bardzo, mamy nasz samochód do, nie wiem, w klimacie kostek do gry. Ciekawe, co to ma oznaczać tak naprawdę. Dobra, przez chwilę myślałem, że to elektryk, bo tak cicho chodził. Posłuchajmy go przez chwilę. Rzuca! Coś tu nie gra z tym autem. Jak to wygląda? O rany! Ha. Ej, pasuje tutaj motyw taksówki, no nie? Takiej hardkorowej taksówki. A
ale nie jest taki jakiś głośny. Rzuca nim strasznie. Jak się doda gazu do końca, przy wyższych prędkościach jest go dosyć trudno opanować. Mamy silnik z przodu, napęd na tył, więc co? Chyba drifting, nie? Ej, to będzie najdziwniejsze auto do driftu, jakie kiedykolwiek zrobię. Ja nie wiem, czy da się jakoś te koła przerobić jakoś inaczej. One mają zresztą bardzo duży cal chyba, no nie? Chcielibyśmy do jakiegoś normalnego auta porównać ten samochód. Coś tam już lata, generalnie ciężko go opanować. A takie samochody czasami dobre są do driftu właśnie. Jak w standardzie ciężko je opanować. On się zarypiaście przechyla. Ja tak się zastanawiam, na offroad czy na drift? Nie? Ja bym chętniej to, najchętniej to bym zrobił coś takiego, żebym sobie wziął dwa te samochody. Jeden spróbował zrobić na drift, a drugi bym miał na jakieś offroady, bo on może być na tych offroadach dość stabilny. Jestem ciekawy, jakie opcje tuningowe będziemy mieli tutaj do dyspozycji. Ty, czekaj. Widzieliście to? Ja właśnie tak się zastanawiam, gdzie on ma wydechy? A on ma chyba, słuchajcie, wydechy z boku i przez chwilę tam coś pierdło i było widać płomienie. Zabrudził mi się od tego śniegu. Dobra, wiecie co, zajadę nim do tuningowni, do mojej chaty i zobaczymy, co uda mi się z nim zrobić. Ej, no powiem, że muszę powiedzieć, że on naprawdę fajnie lata, ma za mało mocy jeszcze. Jak go trochę podkręcimy, to nawet na tych standardowych ustawieniach może być to ciekawy driftowóz, ale co jest ciekawe, on jest bardzo przyjemny do driftu z tego powodu, że widać, jak te koła z przodu się skręcają. Masz taką satysfakcję, jakby, jak widzisz, że dobrze kontrolujesz drift. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale te koła są generalnie przeogromne. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak wymienimy te felgi na jakieś inne. W ogóle nie wiem, czy da się opony wymienić tutaj, czy... Powiem wam, że jako taka przyczepność na tych oponach wąskich jest. Chociaż jak włożylibyśmy może trochę więcej mocy, to może byłoby gorzej. Zaraz zobaczymy, co się z nim stanie. Tutaj możemy wybrać sobie spoilerek, proszę bardzo. Ja wiem, zostawię go bez spoilera. Dobra, silniki możemy wymienić, możemy dać tutaj takie potwory. Zostawiłbym na razie ten standardowy, zobaczymy, co z niego da się wycisnąć. Ua, mamy szeroką gamę opon do wyboru i zobaczcie, co nam się tutaj dzieje. Te opony nam się oczywiście wymieniają, ale one jakby się dostosowują do kształtu opon standardowych i się tak rozciągają, nie? Te napisy z boku są takie rozciągnięte. Ja nie wiem, czy mogę tutaj widok, chyba nie mogę przybliżyć widoku. Ale są takie rozciągnięte, nie? Widzicie? Można opony dragowe dać. Dragowe wyglądają spoko, a można też dać opony vintage, w stylu vintage. Chyba wyglądają całkiem w porządku. Nie mamy aż tak dużo gripu. Na pewno będziemy tutaj zaraz ładować trochę mocy. Dobra, ej, słuchajcie, tu można What? O rany! Ej, to jest samochód Hot Wheelsowy, tak? Więc jest przesadzony. Dajmy mu przesadzone felgi. O kurde. Ale niestety, zobaczcie, nie mamy tutaj opcji poszerzenia kół w ogóle. Także trochę szkoda. Dobra, a możemy wymienić felgę? What? Ej, to jest... Ja nie wiem, czy to nie jest największa felga w całej grze. Rany, jak to wygląda? Dajmy jakąś taką, która będzie się fajnie animować podczas driftu. Żeby to ładnie, no może niekoniecznie ładnie, ale ciekawie wyglądało. Może coś takiego. Nie mogę zmienić jej koloru, ale to wygląda jak jakiś ruski automobil. Poczekaj, co my tu jeszcze możemy wybrać? No mega to wygląda. O kurde. Ktoś tutaj dał malowanie tych felg na czarno. Popatrz, takie z krzyżykami. Wyglądają ciekawie. Damy na razie te, zobaczymy. Dobra, powiększone do maksa. Kurde, jaki przesadzony tuning. Okej. Tu sobie ulepszamy skrzynię biegów. Nie no, myślę, że pod drift będzie ciekawy. Silnik z przodu, napęd na tył. Powinno być spoko, nie? Hamulce, jakie wielkie tarcze. Patrzcie, standardowe, takie malutkie. Cip, cip. O tu.
Jakie ogromne, dobra. I słuchajcie, oczywiście mamy zawieszenie do driftu. Patrzcie, co się dzieje z przednimi kołami. Słuchajcie, jaki to jest dzik teraz. O rany, ktoś dla beki powinien zrobić jakieś takie auto do driftu z takimi wielkimi kołami, nie? Byłoby ciekawe, w rzeczywistości mówię. Dobra, słuchajcie, no widzę, że tutaj niewiele mocy możemy więcej uzyskać, więc nie wiem, czy nie zmienimy silnika na jakiś mocniejszy. No, niecałe 400 kW to jest tak malutko. Chociaż z drugiej strony opony są wąskie z tyłu, nie? Daliśmy te trochę takie lepsze, z lepszą przyczepnością, nie jakieś tam wyścigowe, ale po prostu trochę takie bardziej przyczepne. Więc może być dobrze. Wiecie co jeszcze zrobię? To malowanie taksówki jest spoko, ono nie jest jakieś wyszukane, nie ma tam za dużo pracy przy tym malowaniu, widać to, nie? Ale wiecie co? Ja bym chciał pokolorować felgi na inny kolor, żeby one się fajnie animowały podczas jazdy i podczas driftu. Dajmy sobie jakiś taki jaskrawy kolor. Możemy tu przyciemnić nawet szyby, ale chyba zostawię je nieprzyciemnione. Tak. Tu możemy jeszcze kolory. Właśnie, czemu on taki zardzewiały cały jest? Zmieńmy mu kolor na jakiś inny. Ej, po zmianie koloru fajnie wygląda. Ale zardzewiały ma taki swój klimat. Zostawimy zardzewiałego. Ciekawy jestem jak będą się obracały te felgi teraz. Jak to będzie wyglądało? Zerknijmy sobie. To wygląda jak jakaś dorożka. No nie? Rany. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie to, co ja? Dobra, ulepszyliśmy standardowy silnik. Słuchajcie, jeszcze nie robiłem tuningu tego driftowego. Wygląda to nieziemsko! What? Co oni dodali do tej gry? Przesadzony pojazd. What? Jaki kąt skrętu! Zarypiaste. Ej, nie robiłem jeszcze żadnego dostosowania. Wiesz, ten asfalt chyba jest taki bardziej śliski. Ja myślę, że jakby było lato albo wiosna, to ten samochód więcej dymu by robił, ale chyba by tak łatwo nie zdzierał. Zaraz zresztą sobie to sprawdzimy, bo ja już mam taki specjalny driftowy wyścig przygotowany, że jak jest zima, to sobie go odpalam i wtedy driftuję sobie w lato. Dobra, przesterowuję trochę, ale nie jest aż tak źle. Jest bardzo dobrze. To jest małe autko. Tak, na pewno będzie trzeba dwójkę trochę wydłużyć. Odrobinkę. Dziecięcy rozmiar. Jaj, to fajnie widać. Zobaczcie, jak zaciągam ręczny, widać tak fajnie, jak się blokują te koła, nie? Od razu. Ekstra to jest. Dobra, ja zrobię taki szybki tuning, chociaż naprawdę niewiele trzeba tutaj robić. Te wąskie kapcie pomagają, samochód chyba nie jest też ciężki. Patrzcie na to, wywija! Jest responsywny! Te koła naprawdę jakieś takie dosyć przyczepne są, nie jest źle! O, patrzcie, on jest teraz obniżony do maksa. Da się go trochę dać wyżej, chociaż nie dużo, zobaczcie. No trochę damy go wyżej, zobaczymy jak będzie wyglądał. Ale zrobiłem coś jeszcze śmiesznego, tak żeby było śmieszniej, zaraz wam pokażę. Tutaj zrobiliśmy negatyw także z tyłu, zobaczę jak to będzie wyglądało, bo na pewno będzie wyglądało nieziemsko śmiesznie. O rady. Teraz mam negatyw maksymalny z przodu i z tyłu. O cholera, wygląda to co najmniej źle, tylko tak dla beki to zrobiłem, bo tutaj mamy bardzo dziwne te koła z tyłu, nie? I w ogóle mamy dziwne koła w tym samochodzie. Ale to, że on ma, zobaczcie jaki on ma wielki skręt i te koła podczas tego skrętu wyglądają mega dziwnie, to jest jeden chyba z najdziwniejszych pojazdów w Fordzie. Ja pierniczę. No dobra, to co? Jedziemy na miasto, moi drodzy, w nowej furze. Z wielkim, wystającym z maski silnikiem. Czemu by nie? Czemu by nie?
Zrobiłem już taki docelowy tuning, czyli te koła ustawiłem normalnie, samochód jest obniżony, przygotowany do driftu. Słuchajcie, jest lato, także podriftujmy troszeczkę i zobaczmy, co ten samochód potrafi. Czy jest odpowiedni do driftu na lato? Jego nie da się przesterować teraz. What? Ukoszę! O run, ej, ale fajnie lato! Dobra, spróbuję jakieś ciaśniejsze miejsca, bo tutaj było naprawdę kozak. I te wydechy z boku, zaraz za tym, za silnikiem, nie? Nie chciał mi się fajnie obrócić, ale mega jest. Jaka fajna rakieta do driftu. I daje dużo frajdy. Przeważnie takie małe samochody w Forcie ciężko driftują. Są takie zbyt responsywne, jakieś takie narwane, nie da się ich opanować. A tutaj zobaczcie, jakie on kąty wybiera. Teraz był mój błąd, że tak mocno odbiłem, a udało się jeszcze wyratować ten ślizg, nie? Patrz! Ja nie mogę, ale dziwne auto. Przesterowałem, tu już się nie udało wyratować. Ale jak te koła się skręcają mocno. Znaczy wiesz, one to tak wygląda, jakby one się super mocno skręcały. W samochodach driftowych normalnie też się tak skręcają. Tylko ponieważ te koła są mniejsze i schowane w karoserię, to tego tak nie widać, nie? A te koła tutaj wystają z tej karoserii. Mają przeogromny cal. Ja nie wiem, ile tam jest, chyba ze 30 cali jest. Kurde, przesterowałem tutaj, mój błąd. Dawaj, lądo. Czasami mu troszeczkę mocy brakuje, ale nie dużo. Myślę, że jest wystarczająco. Wydaje się, że samochód jest lekki. Och, za dużo ręcznego. Lampą, a czy ten, kołem lampę stegowałem, no nie? Właśnie, jak to się teraz powinno nazywać? Jak normalnie w samochodach driftowych, jak dotkniesz lekko ściany podczas driftu, to nazywa się kiss the wall. A jak kołem dotkniesz ściany, to jak to się nazywa? Spróbujmy to rondo trzepnąć tutaj. Zoba typa. Fajne drifciki można tym robić. Drifterzy, łączcie się. Bierzcie sobie ten pakiet i przetestujcie tę furę. O, chodźmy tutaj, tutaj jest taki fajny zakręcik. On mi czasami stwarza problemy, bo jest tam dość wąsko. Woo!
dawaj. Tutaj za mało prędkości. Prawie się udało, tak czysto. Musiałem się trochę nakombinować i nakręcić, ale ten zakręt jest świetny, on jest taki mega, mega gładki, fajniutki jest. Ależ to lata, ale wiesz, może te drifty nie wyglądają jakoś fantastycznie, tylko on daje taką frajdę z tego driftu, jak widzisz, że te koła są pod takim wielkim kątem, nie? Mega. Kurde, to jest driftowóz. On nie wygląda, nie? On ma, kurczę, cieniutkie te kapcie. Ale patrzcie, co on wyprawia. Nie mówię, że on się cały czas słucha i robi to, co ja bym chciał. Dokładnie. Ale jest niezły. Dobra, zróbmy test lampy, D-lampę. Chodźmy tutaj. O. Nie zarzuciło dobrze. No i nieźle. Zobacz, co on robi. Powolutku. Porobione. Ale fura, ej. Jak chcecie, to mogę wam udostępnić ten tunik driftowy, ale tutaj właściwie wystarczy chyba tylko moc zwiększyć. Jak gracie na padzie, to właściwie samochód sam już driftuje wtedy, naprawdę. Patrz na to, jak bliziutko, jak precyzyjnie, nie? Ja normalnie tak nie driftuję precyzyjnie, że tam omijam tych, te wiesz, barierki, nie barierki, jakieś śmieci na poboczach. Przeważnie to wszystko zmiatam samochodem, ale tym idzie bardzo fajnie, naprawdę. Zobacz. Jany. Pomyślałem, że wpadnę sobie jeszcze na mapę do driftu, czyli Fortune Island. Proszę bardzo, jesteśmy i przejedziemy najdłuższą strefę driftową. Mam nadzieję, że uda się całą przelecieć driftem, chociaż samochód, no, stawia czasami trochę takie wyzwanie, jeśli chodzi o prowadzenie takiego długiego driftu, ładnego, ale myślę, że jakoś dam radę, więc zaczynamy. Ale fajnie to wygląda. Zoba typa. Za mocno obróciłem! Haha, przesterowało mnie. Za mocno go rzuciło. Nie ma problemu, żeby wstać. Nawet na czwórce, jak leci bokiem. Wiesz, opona jest wąska, więc teoretycznie nie powinien mieć problemu, nie? Kurde, ale miażdży ten samochód. Tak jest. Dawaj. Udało się. Dawaj. Wyleciałem z trasy. Dawaj. Jest! Dwa słupeczki. O, i w barierkę. O kurde. Ale się tu namachałem. Ale daje... Wiecie co, te drifty
jak masz taki malutki, króciutki samochodzik, to te drifty są takie poszarpane, no nie są takie gładkie, nie? Takie super gładkie. Jak masz taki długi, ciężki samochód, to on dużo wybacza wtedy i możesz pociągnąć taki ładny, długi driftik. Ja tak nie jestem fanem robienia driftów o dużym, jakimś tam ogromnym kącie. Bardziej lubię to, jeśli drift jest takim ślizgiem gładziutkim, takim nawet z małym kątem, ale może przy trochę wyższej prędkości czy coś. Nie? To wtedy jest dla mnie satysfakcja, ale ten samochód, ponieważ ma te takie odstające, śmieszne koła, to daje dużo, dużo frajdy z tej jazdy, naprawdę. Jest nieziemski. Okej, piąteczka. Właśnie, na piątce spróbujmy. To już za szybko chyba. No, trochę za duża jest ta piątka. Ale te ślizgi to są, te zakręty tu są naprawdę super na Fortune Island do driftu. O, za szybko, za późno zacząłem hamować, nie wyrobiłem się do zakrętu. Za duża prędkość, ale tutaj są te takie najlepsze właśnie zakręty. I jeden skopałem. Dawaj, 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 dawaj. Yeah! Za późno bieg wbiłem teraz. I pyk! W tym ustawieniu biegów chyba czwóreczka jest takim dla mnie docelowym biegiem do driftu. Tak mi się wydaje. Bo wtedy te drifty wyglądają tak, jak wam powiedziałem, tak jak najbardziej lubię, czyli są takie płynne. Ta furka po prostu sobie tak, jak to masło na patelni, ekstra. Bardzo mi się podoba. No naprawdę mega, mega fajny samochód. Te odstające koła jakoś tak dają dużo frajdy. A jednocześnie nie trzeba tutaj dużo mocy. Ile tam mamy? 700 koni mechanicznych? Nie trzeba tutaj dużo mocy, żeby tą furę rozkręcić, nie? Do driftu. Bo mamy tutaj te wąskie koła z tyłu i nawet mogłem sobie pozwolić, żeby zainstalować opony w stylu vintage, które dają nam troszeczkę większą przyczepność, nie? W stosunku do standardowych. Samochód w standardzie jest w bardzo niskiej klasie, ale jak widzicie, silnik udało się rozkręcić na tyle, że zrobiła się z tego, no po prostu bestia do driftu. Mega fajne autko, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie, bo jak na moje, jest totalnie przesadzony. Jest totalnie przesadzony i to jest po prostu samochód driftowy. Ale tak jak wam powiedziałem, chyba sobie jeden samochód jeszcze odbiorę i zrobię taki sam do offroadu po prostu. Zobacz na to. Ekstra to wygląda. I te felgi wielkie, nie? Moi drodzy, trzymajcie się. Do następnego. Hejas!